Wyciągnijcie więc swoje sprzęty, będziemy mierzyć. Witam Was w kolejnym odcinku serii KKL, czyli kolekcja klocków Legozaura. Dziś przedstawiamy sobie kolejny genialny set, jakim jest zielony separator klocków z zestawu. Tak, zestawu numer 630. Mówię zestawu i recenzuję go, ponieważ to był kiedyś zestaw. Miał oficjalny numer, który właśnie brzmiał 630. Był to sprzedawany w woreczku jak polybag normalnie w sklepach, ponieważ wtedy żadne inne separatory nie istniały, przynajmniej z tego co mi wiadomo, nawet chyba w tych większych zestawach nie było separatorów. Musieliśmy sobie coś takiego kupić indywidualnie za kwotę, tam około to było chyba 7 czy 8 zł. Natomiast przede wszystkim, jeżeli mnie spytacie właśnie, że jak można było być tak głupim, że kupować takie separatory, to ja Wam powiem tylko tyle właśnie, żebyście wyciągli swoje separatory i porównajmy nasze sprzęty, ponieważ to jest prawdziwy separator Samsa Alpha, a to jest jakiś przecineczek dla chłopaków w rureczkach. No sami spójrzcie, jak wygląda porównanie wielkości tych separatorów, nie tylko z przodu, ale i z boku, no to jest jakiś kawałek plastyczku, to jest porządny, gruby separator. Faktycznie on tutaj, ten nasz zielony 630 ma od dołu dwie takie te na odczepianie tych, ten oczywiście również, chociaż wygląda chyba już gorzej, od góry również, tak, od góry również ma do odczepiania, spod spodu klocków ten również. No jedyne czym się różniły, że ten ma jakiegoś bolca dziwnego, znaczy dziwnego na techniki, ale kto się bawi technikami, moim zdaniem powinien zrobić dwa separatory, jeden na zwykłego, drugi dla techników. Ten natomiast takiego bolca nie ma, za to ma coś pięknego, czyli takie kółeczko na co? Na kciuk! Tak, kochani, to było kółeczko na kciuk, które mogliście sobie kciuk włożyć, przez co otwierało się łatwiej. No ten otwieracz w ogóle, separator przypomina mi trochę w ogóle otwieracz do piwa. Tu w ogóle widniało piękne logo Lego. Mam nadzieję, że je ładnie widać. No i tutaj poszerzany w dół był, nie tak jak ten cieniutki na dole z Lego i jakieś malutkie te. Nie, tu miał szerokie. I z dołu również miał takie właśnie te linie, chociaż nie wiem do końca, nie mam pojęcia na co one służyły. Tu miał, no widzimy, puste, aczkolwiek jak komuś na przykład kiedyś brakło jakiegoś pojemnika na klocuszka, można było to wykorzystać, tak sobie tu chować klocuszki. No i cóż ja więcej mogę powiedzieć, ten separator podoba mi się znacznie bardziej niż mówię, ten chudziutki przecinak dodawany dziś aktualnie. No wiadomo, to jest niby za darmo, aczkolwiek jak wiemy nie ma nic za darmo. Sprawdźmy jego jeszcze działanie na klockach, czy miał z nim jakiekolwiek problemy. Oczywiście już wiemy, że nie, ale sprawdźmy to sobie oficjalnie. Tutaj, o, jak widzimy, jak pięknie odchodziły te klocuszki. O, nie ma problemu z klocuszkami. Jedziemy dalej, jak widzimy, z tymi pod spodu nie ma żadnego problemu. A spójrzmy, jak wygląda to z tymi dolnymi. No, nie ma żadnych problemów. Separator kompletny, tak jak mówię, dla prawdziwych samców alfa. I szkoda, że Lego dziś czegoś takiego nie robi, bo ja zdecydowanie wolałbym taki. Nawet pomimo tego, że jak wszyscy powinniście wiedzieć po moim jednym filmiku, raczej otwieram klocki zębami niż separatorem. Dzięki za kolejny wspólny odcinek z historią klocków, czyli serią KKL. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych.